tym roku Ogólnopolska Giełda Projektów porusza temat historii. Tytuł to Animacja plus Historie. Nie bez kozery ten tytuł jest w liczbie mnogiej, dlatego że chcieliśmy trochę odczarować historię przed duże H, porozmawiać i podyskutować o projektach, które dotyczą historii lokalnych, muzeów społecznych i rodzinnych. Tak jak co roku, ponieważ jest to już czwarta edycja giełdy, Narodowe Centrum Kultury zaprasza na to wydarzenie z animatorów kultury i animatorki z całej Polski, którzy mogą pochwalić się, zaprezentować swoje projekty zrealizowane w danym roku na dany temat. W tym roku mogliśmy zapoznać się z 20 projektami z różnych regionów. Wczoraj były właśnie takie krótkie prezentacje i spotkania stolikowe. Natomiast drugi dzień staramy się poświęcić na profesjonalizację animatorów, czyli trochę ich szkolimy, prowadzimy warsztaty i były również stoliki eksperckie, gdzie prezentowały się też instytucje z Dolnego Śląska. Reprezentuję Stowarzyszenie Arteria, a konkretnie projekt Stocznia jest kobietą, który był tutaj prezentowany. Zbieramy historię kobiet pracujących w Stoczni Gdańskiej, która niestety znika na naszych oczach i bardzo nam zależy, żeby upamiętnić to, jak wyglądała praca, jak ludzie wspominają to miejsce, jakie historie się z tym wiążą, jakie emocje, dlaczego kobiety, założenie naszego stowarzyszenia jest związane z kobietami, głównie z kobietami Pomorza i wszystkie razem stwierdziłyśmy, że stocznia to jest to, co najbardziej nas porusza, to jest taka gdańska niezabliźniona rana i chciałyśmy odkryć kobiety, które pracowały w stoczni, ponieważ okazuje się, że jest ich bardzo dużo. W takim kluczowym momencie była ich praktycznie 1/3 w całej Stoczni Gdańskiej i chciałyśmy pokazać je jako pracownice zajmujące przeróżne stanowiska, to jak one się odnalazły w tej przestrzeni kojarzącej się z mężczyznami, to jak wspominają swoją pracę. Najbardziej istotne w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów, która się właśnie odbywa we Wrocławiu, jest jej temat. Tym tematem jest historia, a właściwie historie. Animatorzy kultury, pasjonaci działający z ludźmi w różnych miejscach w Polsce często dotykają ich wspomnień, pamięci, przeszłości, historii miejsc, w których ludzie mieszkają. I to stanowi najważniejsze tło i kontekst ich animacyjnych projektów. Dzięki tym wspomnieniom, tym historiom, tym zebranym materiałom pomagają im zrozumieć dzisiejsze czasy, pomagają im zrozumieć przestrzeń, w których ludzie mieszkają, pomagają im dogadać się ze sobą w różnych sprawach. I tak animator kultury reaguje na to, co dzisiaj ważne i istotne. Tu spotkali się eksperci, którzy pracują w temacie historii, pamięci, tożsamości z całej Polski, ale mogli się również spotkać z ważnymi instytucjami i organizacjami, które działają na terenie Wrocławia i na terenie Dolnego Śląska. To myślę o Fundacji Krzyżowa, myślę o Fundacji Betelkacham, myślę o Ośrodku Pamięć i Przyszłość, czy po prostu o zainteresowanych animatorach i studentach, którzy odwiedzili tegoroczną giełdę. Chcemy pokazywać, że Wrocław jest również centrum kompetencyjnym dla animatorów kultury, którzy się zajmują historią. Myślę, że te spotkania i warsztaty prowadzone również przez ekspertów z Dolnego Śląska i z Wrocławia przyczynią się do rozwoju ruchu animacyjnego w Polsce.